Dzień dobry Państwu, tu program Rzecz o Prawie Rzeczpospolitej. Nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest adwokat Maciej Ślusarek, szef Wielkiej Kancelarii Warszawskiej, zajmujący się między innymi tematem granic swobodą wypowiedzi publicznej, a więc także jej gorszą stroną, hejtem, mową nienawiści, i o tym będę z nim rozmawiał. Zapraszam Państwa. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. No, żyjemy wszyscy w cieniu tragedii, która się wydarzyła w Gdańsku, zabójstwa Piotra Adamowicza. I przy tej okazji, czy w związku z tą sprawą, odżyła dyskusja o jak zwalczać hejt, mowę nienawiści w przestrzeni publicznej, bo wystarczy otworzyć internet, nie tylko teraz, nie tylko w tych dniach, ale to jest od wielu, wielu lat co najmniej. Paragrafów mamy wiele. Jak sięgniemy do kodeksu karnego, można by znaleźć jeszcze dodatkowe. Która droga, panie mecenasie, jest najskuteczniejsza do zwalczania tego hejtu? Sprawa jest oczywiście bardzo trudna, skomplikowana, bo nie ma jednej definicji hejtu, nie ma jednej definicji mowy nienawiści. Ale patrząc tak z lotu ptaka, wydaje mi się, że dwa główne ośrodki są niezwykle istotne dla zwalczania mowy nienawiści, a dodałbym jeszcze trzeci i od niego w ogóle zacznę. Trzeci to jest w ogóle edukacja. Edukacja, i to na najniższym poziomie już w szkołach. Ale żeby zacząć na razie od tego zwalczania, czyli nie edukowania i przeciwdziałania, tylko zwalczania, sądzę, że dwie największe role mają tutaj do odegrania przede wszystkim prokuratura, po drugie właściciele portali, bo prokuratura, a przede wszystkim z tego względu, że to ona ma wszystkie narzędzia do tego, żeby badać, kto był autorem wpisu. Pamiętajmy, że zwykle w dużej większości hejt jest jednak anonimowy. I anonimowość powoduje, że warunkiem podjęcia czy ścigania, czy nawet ewentualnie drogi cywilnej, no jest przede wszystkim poznanie tożsamości i ewentualnie... Kto się kryje za nikiem. Kto się kryje za nikiem. Tylko prokuratura ma możliwość zwolnienia z tajemnicy telekomunikacyjnej. Tylko prokuratura w związku z tym może występować do portali Facebook, Instagram, żeby uzyskiwać dane. I tylko prokuratura może pomóc w ustaleniu numeru IP i ewentualnie wskazania, kto pod tym numerem IP się kryje. Więc to jest pierwsza rola. Druga rola, istotna bardzo, to są portale, bo pamiętajmy, że hejt to są oczywiście wpisy bezpośrednio na różnego rodzaju mniejszych portalach, gdzie nie ma administratorów, gdzie, czy wręcz w ogóle na prywatnych stronach internetowych, czy prywatnych kontach facebookowych, ale w dużej części ten hejt to są komentarze do artykułów, wypowiedzi i pewnego rodzaju zawartości i treści w portalach. Stąd niezwykle ważna rola administratorów, żeby reagowali na to, jak ten hejt, jeżeli ten hejt jest, żeby mogli zdejmować, żeby mogli reagować na ewentualne zgłoszenia. Przy czym tutaj od razu trzeba powiedzieć, jako pewnego rodzaju podpowiedź dla słuchaczy dzisiejszej audycji, no, że można, jest ustawa, która upoważnia do tego, żeby występować do portali o zdejmowanie wpisów, które są takim typowym hejtem, prawda? Albo w ogóle naruszania dobra osobiste. Wtedy portal czy administrator musi to zrobić. Jeżeli tego nie zrobi, sam ponosi pełną odpowiedzialność cywilną. I takich procesów trochę było. Jest w przestrzeni publicznej ileś przeprosin, choćby w ostatnim czasie, kiedy portale przepraszały właśnie za mowę nienawiści. Ale trzeba też pamiętać i wskazać bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie sąd polski, który zauważył, że przepisy trochę nie nadążają za rozwojem technologii, rozwojem, który umożliwia dużo więcej wpisów, dużo więcej hejtu. I to jest bardzo ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie pana ministra Sikorskiego, gdzie Sąd Najwyższy uznał, że duży portal, który dysponuje zasobem administracyjnym, który może przeglądać strony, może analizować na bieżąco to, co się dzieje, jeżeli pod kątem jakiejś osoby ten hejt zaczyna być już olbrzymią falą hejtu, to nie jest jeden czy drugi wpis, tylko to jest cała fala hejtowa. 50. Tak jest, to wtedy administrator sam powinien na to zareagować, inaczej sam będzie ponosił odpowiedzialność. Bardzo ciekawe orzeczenie, moim zdaniem idące trochę naprzeciw tej fali, która idzie. Czyli
olbrzymia odpowiedzialność tych, którzy prowadzą portale, którzy na tym zyskują, którzy dostarczają informacje, ale którzy też z tego żyją. Jest na nich nałożona taka dodatkowa odpowiedzialność na to, żeby jednak badać ten hejt. Ale na razie mamy orzeczenie, to dużo, ale przepisów, jak rozumiem, wyraźnych, twardych nie mamy, ale pociągnę ten wątek. Jak poszkodowany ma dochodzić tego swojego prawa od portalu? Czy ma wejść na ścieżkę procesu cywilnego? No, przeciwko portalowi wejście na ścieżkę procesu cywilnego z żądaniem czy przeprosin, czy zaprzestania, czy usunięcia, czy wreszcie zapłaty zadośćuczynienia jest jak najbardziej możliwe. I to się dzieje z jednego prostego względu. No, portal łatwo jest umiejscowić, łatwo wskazać jego siedzibę. Łatwiej niż Postowicza. Oczywiście, że tak. I można takie postępowania prowadzić, nawet jeżeli one trwają długo. No, gdzieś to będzie jednak na te portale wywierało nacisk do tego, żeby jednak reagować. Więc to jest taka okoliczność. Kwestia oczywiście podejmowania działań przeciwko osobom nieznanym, czyli znamy wyłącznie NIK, no tutaj bez prokuratury ani róż. Na szczęście przepisy zawierają możliwości podejmowania działań z pomocą policji. Otóż policja, prokuratura jest zobowiązana w tego rodzaju sprawach, nawet jeżeli dochodzi tylko do przestępstwa zniesławienia czy zniewagi. Bo najczęściej te wpisy, ta mowa nienawiści jednocześnie jest, spełnia kryteria zniesławienia przysług, prawda? Bardzo często, tak. I wtedy można na to reagować i wtedy prokuratura jest zobowiązana pomóc ustalić sprawców, zabezpieczyć dowody i można potem taką sprawę już prowadzić bezpośrednio samemu. A w praktyce, panie mecenasie, bo wiem, spotykaliśmy się także w sądach na niektórych sprawach, prowadzi pan takie sprawy. Rzeczywiście policja czy prokuratura pomaga poszkodowanemu, znajduje to nazwisko i adres dodatkowo. Powiem tak, co do skuteczności, to oczywiście ona nie jest taka, jakbyśmy chcieli, żeby ona była. Ale na to się składa parę kwestii. Po pierwsze, czas odpowiadania przez portale zagraniczne w większości wypadków. Potem często retencja danych i konieczność usuwania informacji przy telekomunikacji też powoduje, że czasami już jesteśmy spóźnieni do tego, żeby uzyskać pewne informacje. Natomiast trzeba też wskazać, no, że orzeczenia prokuratury i w ogóle takie moje doświadczenie, ono nie jest akurat dobre, jeżeli rozmawiamy o tym, o tej mowie nienawiści, i sądzę, że to jest to, co mam nadzieję po tej tragedii się zmieni. Czyli jednak pewnego rodzaju nastawienie prokuratury, żeby nie umarzać spraw. Ja mam doświadczenie takie, że w większości wypadków, w sprawach, których się nie pilnuje, nie dokłada należytej staranności, one są co do zasady umarzane. Umarzane jak gdyby... Zdarzały się nawet orzeczenia, w których prokurator stwierdzał, że ponieważ dany koncern międzynarodowy rzadko udziela informacji na temat numerów IP, w związku z tym występowanie nie ma sensu i nie ma szans na znalezienie sprawcy. Oczywiście wtedy, kiedy są rozpatrywane zażalenia, polskie sądy akurat jasno bardzo mówią, że państwo nie może rejterować przed tego rodzaju przestępstwami. Nie może się poddawać tylko dlatego, że się nie udało rok czy dwa lata wcześniej i nie podejmować pewnych działań. Więc na szczęście orzeczenia sądowe wyraźnie nakazują prowadzenie tego rodzaju postępowań i prokuraturze udaje się często takie informacje znaleźć. Acz trzeba oczywiście być też szczerym i powiedzieć sobie tak, że są wpisy, których nigdy pochodzenia nigdy się nie da ustalić. System robienia tak zwanego czarnego PR-u, krycia się na serwerach na Malediwach albo w Chinach i tak dalej, powodują, że jeżeli ktoś umie to robić, może być nigdy nie rozpoznany i nigdy nie poniesie odpowiedzialności za szerzenie tego rodzaju informacji. Ale mamy też hejterów znanych z imienia i nazwiska. Czasem są to osoby publiczne. Tak. Jest tylko pytanie, czy jeżeli obrażają na przykład wszystkich platformersów albo wszystkich pisiarzy, przepraszam za te określenia, ale to one obrazują w bardzo łagodnej formie zagadnienie, to tak, w procesie cywilnym członek PiS-u czy sympatyk, podobnie członek Platformy, nie ma legitymacji do wytoczenia sprawy. Trzeba by to uruchomić prokuraturę. Tak. Z kolei, kiedy dotyczy sprawa konkretnej osoby, no to prokuratura raczej nie wchodzi w sprawy prywatno-skargowe.
Jeżeli one są skierowane, czy jeżeli hejt jest skierowany wyłącznie do konkretnej jednej osoby nie stanowi przy okazji... Na przykład prezesa Kaczyńskiego. Na przykład. Prokuratura może w pewnych sytuacjach oczywiście wchodzić do postępowań i przejmować je jako swoje własne. Nawet ale nie musi. Ściganych z oskarżenia prywatnego. Ale oczywiście nie musi. Natomiast trzeba też sobie jasno powiedzieć, że w tego rodzaju sprawach niestety mieliśmy do czynienia w przeszłości z... w moim przekonaniu skandalicznymi orzeczeniami prokuratury i wystarczy przypomnieć moim zdaniem dramatyczne orzeczenia, w których prokurator stwierdzał, że swastyka jest symbolem szczęścia w kulturze wschodniej, bądź też na wpis hejtera, który mówił o tym, że wobec Żydów trzeba dokończyć to, co rozpoczął Adolf. Prokurator pisał, że nie wiadomo jaki Adolf i nie wiadomo co należy skończyć. No to są orzeczenia sprzeczne z zdrowym rozsądkiem i wydaje mi się, że nie powinny mieć miejsca w przyszłości, że tutaj prokuratura i wyczulenie prokuratury na tego rodzaju przestępstwa powinno być większe z jednej prostej przyczyny. Wiemy już, że gdzieś na początku wszystkich wielkich dramatów było słowo. To, co się wydarzyło w Rwandzie, jest jasne, że zaczęło się od olbrzymiej, oszczerczej kampanii wobec pewnej grupy ludności, która pozwoliła i dała pewnego rodzaju przyzwolenie do tego, żeby ta druga część ludności rozpoczęła największą zbrodnię, jedną z większych zbrodni w dziejach ludzkości. W związku z tym wiemy, że to słowo jest na początku. Mam wrażenie, że czasami w działaniach prokuratury, która podchodzi oczywiście z całym szacunkiem, ma dookoła zbrodnie, dramat, kradzież, rabunek, jakieś konkretne historie, mam wrażenie, że to słowo nie do końca jest traktowane poważnie i mam tylko nadzieję, że ten dramat, który się wydarzył teraz w Gdańsku, on pokaże, że jednak na to słowo też trzeba patrzeć, też trzeba reagować i w pewnych sytuacjach państwo powinno interweniować. Jest powiedzenie, pod którym się podpisuję, że w pewnych sytuacjach słowo jest twardsze niż kamienie. To prawda. Ale dotykamy jakby drugiego, a może nawet pierwotnego, fundamentalnego problemu, kiedy rozmawiamy o jak ograniczać, zwalczać mowę nienawiści, że są różne wrażliwości, także wśród pewnie prokuratorów, choć oni powinni mieć jakąś taką sztancę zawodową też, prawda, przede wszystkim. I czy łatwe jest określenie, odróżnienie, panie mecenasie, wygłupu, powiedzenia słowa za dużo, niedopowiedzenia jakiegoś słowa od, właśnie od hejtu, od mowy nienawiści, bo musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, zanim kierujemy się czy to z pozwem do sądu, czy do prokuratury. No, żeby się po pierwsze nie ośmieszyć, nie narazić na niepotrzebne czynności, ale jest druga strona medalu. No, wolność wypowiedzi dopuszcza na pewien margines błędu, żeby nie zrobić sądów i organów ścigania quasi i cenzury. Dotyka pan bardzo ważnego problemu. Mnie się zdaje, że to od razu powiem z pełną odpowiedzialnością. Znalezienie łatwej granicy pomiędzy tym, gdzie jest jeszcze tylko wygłup, a gdzie już jest hejt, propagowanie faszyzmu, nawoływanie do zbrodni itd., itd., jest bardzo trudne. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. I na pewno, bo też użył pan takiego sformułowania, z którym pozwolę sobie nie zgodzić się, mianowicie, że prokuratorzy powinni mieć sztancę. Nie może być tej sztancy. Każde słowo, każde sformułowanie, każde wypowiedziane zdanie musi być zawsze rozpatrywane w kontekście gdzie, kiedy, do kogo było skierowane, przez kogo było skierowane. Chciałem powiedzieć, czyli pewien profesjonalizm. A, w tym sensie oczywiście, że tak. I na pewno może by się przydały i większe wykłady, i w ogóle większy nacisk na ten temat. Tu się w pełni zgadzam. Natomiast naprawdę to jest szalenie trudna historia, znalezienie tej granicy, zwłaszcza, że i tutaj się z panem bardzo wyraźnie zgadzam. Wolność wypowiedzi jest jednak, mówi się, podstawą demokracji. My bez wolności wypowiedzi, bez wolności słowa... I wolności. Dosyć szybko, to już w ogóle tak, ale bez tej wolności słowa nie zajedziemy daleko. I bardzo zresztą ciekawe, z racji tego, że zajmuję się tą mową nienawiści, śledzę różnego rodzaju raporty międzynarodowe i był chyba rok temu wielki raport przygotowywany przez The Economist, który mówił bardzo wyraźnie i przestrzegał, zostawmy ten internet, pozwólmy mówić więcej,
bo jak spojrzymy na kraje takie jak Chiny, Rosja czy różne inne, które się wzięły za ogarnięcie internetu, za większe, za umożliwienie państwu głębszej mocno ingerencji w monitorowanie. Powoduje, że bardzo szybko znika wolność słowa, a bez niej demokracja funkcjonować nie może. W związku z tym to jest bardzo trudna historia i wyważenie jednego i drugiego będzie dla nas, sądzę, bardzo dużym problemem. Zresztą proszę zwrócić uwagę na jedną taką historię ciekawą moim zdaniem. Wszyscy mówią, albo może nie wszyscy, ale często się pojawia taki element, no, że gdyby zrezygnować z anonimowości, tego hejtu byłoby mniej. Proszę zobaczyć zresztą, że portale, które zdecydowały się na obowiązek zamieszczenia imienia i nazwiska przy komentarzach, nagle jak ręką odjął. Nie mają komentarzy. Nie ma tego rodzaju komentarzy. One mogą być jakieś krytyczne, ale nie ma hejtu. Teraz, nie dalej niż 5 czy 6 lat temu prowadziłem jeden z głośnych procesów, który dotyczył... Ale to postawmy kropkę na i. Jest pan za tym, żeby nie skasować anonimowość? Nie jestem za tym, żeby skasować anonimowość, bo właśnie jeszcze parę lat temu biliśmy się o to, żeby to, twierdząc i mówiąc, że prawo do anonimowości daje swobodę wypowiedzi i że skasowanie anonimowości, którą naruszyła jedna z gazet, no powoduje, że można się obawiać jakiejś reakcji. W związku z tym wolność słowa przeważyła. Oczywiście trzeba się zastanowić, odpowiadając na pana pytanie, bo prawo musi brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość. Może powinniśmy wszyscy usiąść do wspólnego stołu i się zastanowić, a może rzeczywiście warto z tej anonimowości jakoś w pewnym zakresie, na przykład na portalach, zrezygnować. W imię czego? No w imię tego, że będzie mniej hejtu. Ale jeden z moich rozmówców, jak zbierałem opinie na ten temat, powiedział, że kluczowym problemem w walce, jeśli tak może nadużywamy tego słowa, walka w ograniczeniu, w zwalczaniu, znów walka hejtu, jest przełamanie bariery anonimowości w internecie. Czyli nie chodzi o to, żeby znać nazwisko każdego, bo jak ktoś prawi komplementy, czy opowiada ciekawe historie, to po co komu jego nazwisko? Chodzi o te skrajne przypadki, żeby jeżeli już mamy poszlakę, czy do mnie wskazuje, że to jest wypowiedź przestępcza, bo najczęściej hejt, mowa na nienawiści jest pewnie też i przestępstwem, żeby wtedy łatwo przełamać barierę anonimowości. Ja sądzę, że nie ma w tej sprawie żadnych bardzo łatwych i prostych rozwiązań, bo internet, jak wiemy, jest ponadnarodowy, ponad pewne systemy prawne, które obowiązują i zawsze będzie można z tego łatwo jakoś uciec. Mnie się zdaje, że to, co jest... Ale większość istotne, hejterowiczów, pomijając jakieś tam podejrzenia o służby obcych mocarstw, mieszka i wpisuje w ojczystym kraju, podejrzewam. Przypuszczam, że tak, więc chodzi o łatwość uzyskania informacji, kto stał za danym wpisem. Wydaje mi się, że tutaj jest kwestia, po pierwsze, jednak potraktowania problemu przez organy państwa jako poważniejszego. To jest pierwsze. Po drugie, wypracowanie współpracy pomiędzy organami państwa a portalami, które mogą mieć dostęp do numerów IP i pomóc ustalić, kto jest... Właśnie, jakoś nie słychać, żeby były próby rozwiązania tego problemu przy okrągłym stole na przykład. Znaczy powiem tak, i Rzecznik Praw Obywatelskich prowadził okrągły stół w Polsce na temat właśnie zwalczania mowy nienawiści i w Brukseli doszło do bardzo ciekawego, do podpisania ciekawego dokumentu pomiędzy właśnie dostawcami internetu i Facebookiem i głównymi dużymi portalami, które też ustaliły, jak przyczyniać się do zwalczania hejtu. Są efekty? W związku z tym te efekty, w moim przekonaniu, jest lepiej, co nie znaczy, że jest dobrze. I bym powiedział, że tego dobrze to jest jeszcze daleko. Ale sądzę, że nie ma i pewnie przestrzegał przed robieniem jakichś bardzo łatwych aktów prawnych, które właśnie zakażą anonimowości albo nakażą podpisywanie się. Sądzę, że tędy droga nie jest. Sądzę, że droga jest raczej do wypracowania pewnych metod współpracy w ściganiu. Podoba mi się to pana ostatnie stwierdzenie. Raczej nie jestem za mnożeniem aktów prawnych, raczej przejście do praktyki. Jak w takim razie, w tym kontekście ocenia pan takie działania, jak ostatnio właśnie w tych dniach tragicznych, smutnych, dowiedzieliśmy się, że policja zatrzymała dwie, trzy osoby, które no jakby powtarzały groźby nawiązujące do
do tragedii prezydenta Adamowicza. Czy takie punktowe i nagłośnione zdarzenia, że jednak organy ścigania wychwytują przynajmniej te skrajne przypadki hejtu, mogą wpłynąć na innych? Nie chciałbym oceniać tej konkretnej sprawy, bo nie znam dokładnie całego tła, więc trudno mi jest powiedzieć, czy to działanie było słuszne, czy niesłuszne, czy nie było właśnie za dalekie, bo może się okazać, że w całym tym może było za dalekie. Nie wiem. Trudno mi to oceniać. Sądzę, że jednak ważne są nie działania punktowe, chwilowe w świetle kamer, tylko ważny jest cały system, który albo zafunkcjonuje, albo nie zafunkcjonuje. System, który, jeszcze raz powiem, zacznie się od edukacji w szkole. Od edukacji w szkole, gdzie dzieci będą wiedziały, co to znaczy wolność słowa, gdzie będą wiedziały, jak bardzo można zniszczyć ludzkie życie paroma niestosownymi wpisami w internecie. To się tutaj zaczyna. A drugie, no właśnie, jak będą działały organy państwa, które zdadzą sobie sprawę, że to słowo może zabijać, a następnie jak będą zachowywali się pozostali uczestnicy całego obrotu, czyli między innymi mam na myśli duże portale, jak bardzo one też przystąpią do tego, żeby to zwalczać. Proszę pamiętać, że wpisy to jest klikalność to są pieniądze. Właśnie. To o tym też trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, tak? Można powiedzieć, no te pieniądze wykorzystują czasami dobrze, bo dają informacje i spełniają rolę informacyjną. Czasami jest to wyłącznie infotainment, który służy wyłącznie zarabianiu pieniędzy, więc wypośrodkowanie tych wszystkich elementów jest dosyć ważne. Uczestników tego rynku jest dosyć sporo. Sądzę, że bardzo istotna rola jest organizacji pozarządowych. Właśnie o to chciałem zapytać. Tak. Jesteśmy jeszcze my, społeczeństwo. Organizacje, o których pan wspomniał, pozarządowe, ale też takie organizacje jak korporacje prawnicze. Czy one mają tu jakąś rolę do odegrania? Powiem tak, po pierwsze organizacje pozarządowe funkcjonują, choćby Hate Stop, któremu pomagam, i parę innych, które tym tematem zajmują się od dłuższego czasu, apelują, przygotowują pomysły na to, jak sobie z tym radzić, występują i prowadzą i zmuszają prokuraturę do tego, żeby podejmować pewne działania. Jeszcze media bym dorzucił. Ich rola też jest w tym olbrzymia. Co do korporacji, to mogę tylko zdradzić może małą tajemnicę, że Rada Adwokacka Warszawska, której mam być przyjemność członkiem, pracuje nad pewnym stanowiskiem i pomysłem do tego, żeby się przyłączyć do tego, żeby zwalczać tę mowę i przeciwdziałać mowie nienawiści. Powiem też tylko, że jest wielu adwokatów, którzy pro bono prowadzą szereg takich spraw, które właśnie ze względu na dobro publiczne, na pewien interes publiczny, wymagają udzielenia pomocy prawnej, wymagają przetarcia pewnych ścieżek, którymi potem inni będą mogli pójść po to, żeby reagować na pewną umowę nienawiści, reagować na akty tego rodzaju przestępcze, które się pojawiają w internecie. Miejmy nadzieję, panie mecenasie, że pana uwagi pomogą nam zrozumieć to pole, na którym trwa ta wymiana poglądów, nieraz także poglądów niedopuszczalnych. Ale jako puentę powiem jedno zdanie innego adwokata, który do mojego dzisiejszego tekstu powiedział, że walkę z mową nienawiści, z hejtem powinniśmy zacząć od siebie i od swoich przyjaciół, a później wymagać od innych. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Moim gościem był adwokat Maciej Ślusarek, zajmujący się, jak tu widać, mogliśmy zobaczyć, granicami swobody wypowiedzi, szef znanej warszawskiej kancelarii. Dziękuję państwu. Bardzo dziękuję.